Witajcie kochani! Ja nazywam się Maciek Zagwojski, a to jest nowa powakacyjna już seria naszych spotkań z troszeczkę poważniejszym gadaniem. Koszula ma nam przypomnieć o tym, że to wszystko, co zyskaliśmy w czasie lata, to wszystko, co zyskaliśmy w czasie wakacji, może trwać, to nie musi się kończyć. Więc cały czas w tym wakacyjnym, radosnym nastroju, chociaż dzisiaj temat dosyć poważny. Ale po kolei długo myślałem o tym, o jak zacząć. Długo myślałem o tym, jak od którego tematu wystartować po wakacjach. I po takim boju wewnętrznym stwierdziłem, że wystartuję od takiej pozytywnej wiadomości, która nas poniesie przez to wszystko, co nas czeka. Nie? Bo już dużo lęku przychodzi o drugą falę wirusa, dużo lęku przychodzi o to, co będzie dalej ze światem, czy politycznie, czy ekonomicznie, czy gdzie to wszystko zmierza. Ja często powtarzam w moich filmach, że Pan Bóg ma swoje zdanie na ten temat, co się dzieje. Pan Bóg ma swoją opinię i Pan Bóg mówi do nas. Mówi przez swoje słowo. Mówi przez swoje słowo w Piśmie Świętym i mówi przez swoje żywe słowo, które każdy z nas słyszy w sercu. Ten czas, który teraz mamy, możemy porównać do 4 rozdziału Ewangelii Marka, w której to jest 35 do 41 wers, który opisuje burzę na jeziorze. Pan Jezus znajduje się z uczniami w łodzi. Jest wielka burza, taka, że łódź napełnia się wodą. Uczniowie, doświadczeni żeglarze, doświadczeni rybacy, nie potrafią sobie poradzić z tą burzą, a Pan Jezus śpi. I oni są dosyć mocno poirytowani i budzą go ze słowami: Mistrzu, czy nic cię nie obchodzi to, że giniemy? A on jest jeszcze bardziej poirytowany, mówiąc: dlaczego wasza wiara jest taka mała? Przecież widzieli znaki, widzieli cuda, widzieli rozmnożenie chleba, widzieli to, że Pan Jezus uzdrowił wszystkich. I boją się burzy, boją się, że zginą. My trochę jesteśmy w takiej sytuacji, że dzieje się burza. Tak naprawdę nie wiadomo, gdzie zmierzamy jako świat, że nie tylko jako Polska, nie tylko jako ludzie wierzący. Pan Jezus wydaje się, że śpi. Ale to, co jest ważne, to to, że to wszystko, co powiedział zanim spał, zanim poszedł spać, ma taką samą wartość i takie samo znaczenie, jest cały czas aktualne. Musimy w tym czasie przykleić się do Bożego Słowa. Tak? Nie ulegać przerażeniu, nie ulegać lękowi. I musimy słuchać z właściwych źródeł. I o tym to dzisiejsze nagranie. Będą takie 3 odsłony. 2 pierwsze takie generalnie zapowiadające. 3 taka troszeczkę, gdzie przeczytam kawałek Słowa Bożego, który nas poprowadzi w ten czas, który jest przed nami. Popatrzcie na historię Józefa Egipskiego. To jest ten brat, którego bracia sprzedali, syn Jakuba, jeden z najmłodszych, którego bracia sprzedali, chcieli zabić, rzucili do studni, w końcu sprzedali do Egiptu, trafił do niewoli. Ale tak naprawdę to była ręka Boża, która postawiła Józefa w wrogim miejscu. Egipt jest wrogi Izraelowi. To potem widzimy przy okazji wyjścia Izraelitów z Egiptu. To widzimy w czasie, kiedy dzieją się plagi, że Egipt jest wysoce, ta religia, która wtedy w Egipcie dominowała, jest wysoce demoniczna. Józef trafia w tamto miejsce. Trafia w tamto miejsce. Człowiek wierzący. Człowiek, który słyszy Boga, który ma wizję, który ma sny, przez którego Pan Bóg może mówić, przez którego Pan Bóg może tłumaczyć rzeczywistość i przez którego Pan Bóg może działać. I trafia w tamto miejsce i staje się błogosławieństwem dla Egiptu, przede wszystkim dla Egiptu, ale przez Egipt staje się błogosławieństwem dla wszystkich ludów wokół.
On ratuje cały współczesny świat. Pan Bóg przez niego ratuje. I ja wierzę głęboko. Podobną historią, zanim powiem, w co wierzę. Podobną historią jest historia Daniela na dworze króla Nabuchodonozora. Tak? Król Nabuchodonozor to był całkiem niezły morderca. Ja tak myślę, że on był tak mniej więcej jak Hitler ze Stalinem razem wzięci. I Pan Bóg stawia swojego człowieka na jego dworze. Jeden i drugi jest na dworze króla, którego ocenilibyśmy jako niewierzącego, którego ocenilibyśmy jako złego człowieka. W przypadku Nabuchodonozora on jest nawet bardzo zły. I Pan Bóg stawia tam swojego człowieka. I ja wierzę, że Bóg dzisiaj powołuje Józefów i Danieli. Powołuje ludzi, którzy będą stawali w rządach państw po to, żeby nieść Boże Słowo, żeby nieść Boże rozwiązania na ten czas. To jest ten czas. To jest ten czas, kiedy wyleje się Boża łaska, że tak powiem, kiedy wyleje się Boża obfitość przez Bożych ludzi. Jeśli czujesz, że Bóg powołuje ciebie, jeżeli czujesz się, że jesteś w relacji z Bogiem, że Bóg do ciebie mówi i posyła cię w ciemne miejsca, posyła cię do ludzi, których inni by ocenili jako złych, idź tam. Bo to jest twoje miejsce posłania. To jest twoje miejsce, przez które Bóg będzie wylewał swoją łaskę dla wszystkich. To jest miejsce, przez które Bóg uratuje świat. To jest pierwsza historia. O niej myślę, że nagram troszeczkę więcej, bo to jest bardzo ważny temat. Druga historia. W momencie, kiedy Bóg uwalniał Izraelitów z Egiptu, to jest Księga Wyjścia. Znamy historię, ona była ekranizowana parę razy, jest bajka na ten temat, jest historia, którą się powtarza często, tak? Dzieją się plagi, bo faraon jest bardzo uparty. I zauważmy, te plagi są dosyć mocno dotkliwe. To są takie dosyć wielkie kataklizmy, które dzieją się w tamtym czasie. Ale one dzieją się wszędzie, tylko nie w ziemi Goszan, na której zamieszkują Izraelici. I to jest cud. Tak? Bo wielu biblistów, wielu ludzi, którzy tłumaczą Pismo Święte, tłumaczy, że można by te wszystkie wydarzenia, które tam były, jakoś podciągnąć do naturalnych wydarzeń. Tak się wtedy akurat działo, że to taki zboży zbieg okoliczności, że tak było. I no w związku z tym, no to tak było, nie? Ale te plagi działy się wszędzie i dotykały cały Egipt, a nie dotykały ziemi, w której mieszkali Izraelici. Naród wybrany Boga. I teraz dzięki Panu Jezusowi, dzięki temu, że On się urodził, umarł i zmartwychwstał za nasze grzechy, dzięki temu, że przelał swoją krew i my jesteśmy oznaczeni krwią Chrystusa, tak jak te drzwi Izraelitów były oznaczone krwią baranka, dzięki temu my jesteśmy narodem wybranym. I dzięki temu, chociaż plagi będą działy się wszędzie, tak? I będziemy widzieć straszne rzeczy wokół, to jest szansa, że w twojej ziemi, tak? W ziemi, którą ty zamieszkujesz, nic się nie wydarzy. Tak jak w ziemi Goszan. I wreszcie przejdźmy do trzeciej, tej najdłuższej historii. Tutaj przeczytam historię. Jest to historia, w której naród wybrany po przejściu przez pustynię, po objawieniu na górze Synaj, przychodzi do rzeki Jordan i jest gotowy, żeby przekroczyć rzekę Jordan i wejść do ziemi obiecanej. I Mojżesz wysyła 12 zwiadowców do ziemi obiecanej po to, żeby zbadali ziemię, żeby zobaczyli, jaka jest piękna, urodzajna, tak? I z każdego szczepu Izraela, szczep to jest jakby z każdego rodu Izraela. Izrael to jest Jakub, czyli jakby każdy z jego synów stworzył jakby ród w Izraelu. I każdy przedstawiciel każdego rodu jest jakby nominowany przez Mojżesza, żeby pójść do ziemi obiecanej. Jest ich 12. I ja
pokrótce przeczytam tą historię. To jest historia, która znajduje się zaczyna się w 13, a kończy się w 14 rozdziale Księgi Liczb. I oni wychodzą. Przechodzą przez Jordan, wślizgują się jako tacy szpiedzy do Izraela. I kiedy tam przybyli, odcięli gałąź krzewu winnego razem z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku, a także trochę owoców granatowca i figowca. Miejsce to otrzymało później nazwę Eszkol ze względu na winogrono, które Izraelici tam odcięli. Po 40 dniach wrócili z rozpoznania kraju. Przybyli do Mojżesza i Aarona oraz całej społeczności Izraelitów, którzy przebywali w Kadesz na pustyni Paran. Złożyli im sprawozdanie oraz pokazali owoce kraju. Opowiedzieli Mojżeszowi: udaliśmy się do kraju, do którego nas wysłałeś. Jest to rzeczywiście kraj opływający w mleko i miód, a oto jego owoce. Niestety, lud, który tam mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy też tam wielu... Widzieliśmy też tam również Anakitów. Wymieniają też inne ludy. A Kaleb uspokajał lud, który zaczął się burzyć przeciwko Mojżeszowi. Mimo wszystko możemy ruszać i wziąć ten kraj w posiadanie, gdyż z pewnością potrafimy go opanować. Mężczyźni jednak, którzy z nim wędrowali, mówili: nie możemy wyruszyć przeciwko temu ludowi, gdyż jest on potężniejszy od nas. Zaczęli oni rozgłaszać złe wieści o kraju, który zbadali. Kraj, który przeszliśmy dla rozpoznania, pożera swoich mieszkańców, a wszyscy ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów, a Anakici są bowiem olbrzymami. Wydawało się nam, że przy nich jesteśmy jak szarańcza. I za takich oni też nas uważali. Cała społeczność Izraela podniosła głośny lament i lud płakał przez całą noc. Wszyscy Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, a cała społeczność powiedziała im: obyśmy poumierali w Egipcie lub na tej pustyni. Po co Pan nas prowadzi do tego kraju? Czy po to, abyśmy padli od miecza, a nasze żony i dzieci stały się łupem nieprzyjaciół? Czy nie lepiej byłoby wrócić do Egiptu? Mówili więc jeden do drugiego: wybierzmy sobie wodza i wracajmy do Egiptu. Wtedy Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem Izraelitów. Jozue, natomiast syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, dwaj spośród tych, którzy badali kraj, rozdarli swoje szaty. Mówili wszystkim Izraelitom: kraj, który przeszliśmy, aby go poznać, jest wspaniałym krajem. Jeśli Pan będzie nam sprzyjał, to wprowadzi nas do niego i da nam tę ziemię, która rzeczywiście opływa w mleko i miód. Ale nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się też ludzi tego kraju, bo ich podbijemy. Nikt ich nie osłania. A z nami jest Pan. Nie musicie się ich bać. A cała społeczność wołała, aby ich ukamienować. I wtedy ukazała się chwała Pana. I Pan Bóg powiedział: Pan Bóg chce ich wszystkich zabić. I po błaganiu Mojżesza łagodzi karę i wysyła ich na 40 lat wędrówki na pustynię. I patrzcie, to jest moment, ten moment, w którym Izraelici stoją, to jest moment, w którym, bo oni generalnie w Egipcie, jak Mojżesz przyszedł do nich, żeby ich wyprowadzić, byli ludem niewierzącym. Po tylu pokoleniach, po chyba 400 lat byli w Egipcie, po tych latach, oni już byli bardziej Egipcjanami niż Izraelitami. Oni jedli mięso wieprzowe, oni wielbili bogów egipskich. Oni bardzo odeszli od Boga Izraela. Ale od momentu, kiedy pojawiły się plagi, do tego momentu dużo się wydarzyło, tak? Wydarzyły się plagi właśnie, tak? Wydarzyło się to, że, jak mówiłem, w Goszan się nic nie działo, że tam było spokojnie. Wydarzyło się wyjście z Egiptu, to takie cudowne wyjście. Wydarzyło się przejście przez Morze Czerwone i to, że całe wojsko egipskie zginęło. Wydarzyły się cuda na pustyni, to, że Mojżesz wyprowadził wodę ze skały.
cudownie. To, że, przepraszam, pojawiły się przepiórki, pojawiła się manna z nieba, tak? Bóg osobiście pokazał się i mówił do narodu. Izrael niósł też Bożą obecność później w Arce Przymierza, tak? Te wszystkie cuda uformowały niejako tych ludzi. Oni widzieli, że Bóg jest prawdziwy. Widzieli przepotężne znaki i cuda, takich, jakich myśmy w tym czasie jeszcze nie widzieli. Ja mówię jeszcze, bo ten czas nadchodzi, kiedy Bóg będzie działał potężne znaki i cuda. Już są takie pierwsze pierwiastki tego. Ale co z tego, jak ten naród jest niewierzący, tak? Co z tego, jak ten naród chce słuchać nie tych wiadomości, których trzeba, tak? Ten naród przestał wierzyć, że Bóg, który doprowadził ich do tego miejsca, który pokonał całe wojsko egipskie, który dał im cudownie pokarm, który się o nich troszczy, dba, wprowadzi ich do kraju, który im obiecał. Tam Pan Bóg mówi między innymi, dokądże nie będzie mi wierzył, mimo znaków, jakie uczyniłem. Tak? I jest tylko dwóch ludzi, którzy mówią Bożą prawdę na ten moment. To jest Kaleb i Jozue. Którzy mówią, nie bójcie się tego wszystkiego, bo ci zwiadowcy, nie wiem, czy tam zauważyliście w tym tekście, zaczęli przesadzać. Bo na początku Mojżeszowi mówią, że widzieliśmy tam również Anakitów. A potem się okazuje, że ci Anakici są olbrzymami i że tam są tylko ci Anakici, że wszyscy są przeolbrzymi, a nawet już są tak olbrzymi, że oni byli jak szarańcza. Wszystko urosło w tych opowieściach. I to jest, kochani, ten czas, w którym my teraz na początku września 2020 roku się znajdujemy. Dociera do nas całe morze informacji, tak? Pozytywnych, negatywnych, budujących, destruktywnych. Tak? I tak naprawdę, jako ludzie wierzący, możemy poczuć się troszeczkę zagubieni. Możemy nie wiedzieć, dokąd iść. Kogo słuchać. I dlatego szalenie ważne jest, i dlatego projekt Owca jest ważny na ten moment i to nasze przesłanie, żeby wsłuchiwać się w to, co mówi Pan Bóg, żeby Go słuchać, żeby wybierać Jego rozwiązania, które pójdą w poprzek temu, co się dzieje. Czy w Kościele, czy w naszym państwie, czy na świecie, czy w ekonomii, czy w jakimś, no, w czymkolwiek się dzieje teraz, tak? Żyjemy w czasie kolosalnych przemian. Tak? I Pan Bóg ma swój kalendarz tych przemian. Tak? Nie On zaplanował tragizm tego, nie On wysłał wirusa. Tak? Ale skoro już jest taka sytuacja, to Bóg chce z niej wyprowadzić dobro. I Bóg mówi przez swoich ludzi, nie bójcie się. Bóg mówi tak, jak mówił przez Kaleba. Jeśli Pan nam sprzyjał, to wprowadzi nas do tego kraju i da nam ziemię, która rzeczywiście obfituje w mleko i miód. Ale nie buntujcie się przeciwko Panu. I to jest generalnie moja informacja, która ma nas poprowadzić w ten czas. I ona jest szalenie ważna. I zachęcam Was do medytacji nad tym 13 i 14 rozdziałem Księgi Liczb. Żebyśmy, tak? Raz, żebyśmy rozpoznali Kalebów i Jozue. Tak? Bo Pan Bóg posyła teraz ludzi z namaszczeniem Kaleba i z namaszczeniem Jozuego, którzy będą wzbudzać w nas nadzieję, odwagę, wiarę, którzy będą chcieli nam pokazać dobre strony tego, co się dzieje i powiedzieć, nie bójcie się, nie lękajcie się,
nie słuchajcie tamtych 12, przepraszam, 10 zwiadowców, bo chociaż oni mówią prawdę, to raz, że przesadzają, a dwa, przecież Pan Bóg nas prowadzi. To jest jedno. Wyszukujmy Kalebów i Jozuę. Po drugie, tak jak w przypadku Józefa i Daniela, jeżeli czujesz, że Pan Bóg powołuje cię do tego, żeby być Kalebem czy Jozuem, żeby nieść ich namaszczenie, no to podnieś się i idź. Podnieś się i głoś. To jest ważny czas. I po trzecie, jakie jest ryzyko? Ryzyko jest takie. Pan Bóg powiedział, to dobra, ja zabiję cały ten naród i zrobię sobie nowy. I ty, Mojżesz, poprowadzisz nowy naród. Potem Mojżesz ubłagał Boga. Kosztem tego, że sam nie wszedł do ziemi obiecanej. To był koszt, który poniósł Mojżesz z miłości do swojego narodu. I ludźmi, którzy weszli do ziemi obiecanej, z tego całego towarzystwa byli Kaleb i Jozue. Po 40 latach. Tak? Czy chcesz żyć w kraju mlekiem i miodem płynącym? Czy chcesz żyć w obfitości, w bogactwie, w Bożej łasce? Czy chcesz błąkać się przez 40 lat i umrzeć w miejscu cierpienia, w którym jesteś? I być może twoje dzieci wejdą do tego kraju. Ja chcę wejść. I ja wiem, że Bóg działa dobro. I ja wiem, że Bóg nie śpi. Bóg jest przede wszystkim dobry. Tak? I Bóg nas kocha. Bóg ma dobry plan. Na Kościół, na nasze państwo, na każde inne państwo, na ekonomię. Tak? I chociaż to wszystko się trzęsie w tej chwili, to Bóg wyprowadza z tego wszystkiego dobro. Chociaż są olbrzymi, chociaż wszystko wydaje się przerażające, to pamiętajmy, skoro Bóg nas doprowadził dotąd, Jego słowo jest cały czas obowiązujące. Chociaż wydaje się, że milczy, chociaż wydaje się, że śpi. To jeśli pójdziemy w wierze w Jego słowo, w to słowo, które jest tutaj zapisane w tej książce i w to słowo, które On nam mówi teraz do serca, a mówi, to wejdziemy do ziemi obiecanej już. I ten rok będziemy wspominać jako najwspanialszy rok, który mógł się wydarzyć, nie jako najgorszy. Nie będziemy wysyłać tych takich tekstów w stylu Boże, proszę, wgraj jeszcze raz rok 2020, bo tu się wkradł jakiś wirus. Tylko zobaczymy w tym czas przemiany rzeczywistości na lepszą. Uważajcie, czego słuchacie, mówi Pan Jezus w Ewangelii. Uważajcie, czego słuchacie. Uważajcie, kogo słuchacie. Zwłaszcza my, osoby wierzące, bo to przez nas Bóg będzie działał, bo przez nas Bóg będzie nas wprowadzał w nową, lepszą rzeczywistość. Nie możemy mówić tym samym językiem, co świat. Nie możemy mówić tym samym językiem, co nieprzyjaciel. My mamy powtarzać Boże słowa, bo przez nas Bóg będzie błogosławił światu, tak jak przez Daniela, tak jak przez Józefa. Tak? Jeśli będziemy gotowi. Dobra, to tyle na dzisiaj, kochani. Do zobaczenia za tydzień. Życzę Wam wspaniałego czasu. Życzę Wam tego i modlę się o to, aby modlę się o Ciebie, żeby Twoje serce otworzyło się, żeby Pan Jezus wszedł tam, nawet mimo drzwi zamkniętych, jak do wieczernika, kiedy tam się pozamykali wszyscy z obawy przed tym, co się dzieje na zewnątrz. Żeby wszedł i wniósł tam światło i wniósł swoje słowo, które zaczęło się, nie lękajcie się, nie bójcie się, to ja jestem. To słowo z 4 rozdziału Ewangelii Marka, gdzie Pan Jezus budzi się i mówi, czegoś, w ogóle małej wiary jesteście, czemu wy nie wierzycie? Pan Bóg jest z nami i prowadzi nas. Słuchajmy Go.
Słuchajmy go. Dobra, do zobaczenia następnym razem. Z Panem Bogiem. Pa, pa.